namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Profesor Robert Gwiazdowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, kilka lat temu, ku zaskoczeniu, myślę, że nawet sporej części pana sympatyków, poniekąd bronił pan programu 500+, mówiąc, że lepsze to niż nic. To znaczy lepsza taka ulga dla rodzin niż żadna. Czy teraz będzie pan przynajmniej częściowo bronił Polskiego Ładu? Kwota wolna od opodatkowania jak najbardziej jest do obrony. Niestety prezes Kaczyński nie pozwala tak wybierać, daje w całości. No tak, więc w całości to nie będę bronił. W całości to jest program szkodzący Polsce i tu zdecydowanie pisałem, że jest to program antydemokratyczny. Dlatego, że demokracja to silna klasa średnia, a ten program właśnie w klasę średnią uderzy. Ma prezes Kaczyński, sojuszników, bo prawda jest taka, że porozumieli się postkomuniści z SLD, neokomuniści z Razem, którzy występują w koszulkach Marksa, no i w cudzysłowie antykomuniści od pana prezesa Kaczyńskiego, którzy wyzywają przedsiębiorców, samozatrudnieni, jednoosobowa działalność gospodarcza. No, ja znam kogoś, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, tak oficjalnie nazywaną, a zatrudnia 4000 osób. Różnica między dochodem z umowy o pracę, a takim samym dochodem z działalności gospodarczej jest kolosalna. Dochód niby ten sam, ale nakład pracy, staranności zupełnie inny. Ryzyko. Więc pomysł, że skoro ci samozatrudnieni na pewno szykują, zarabiają tyle samo, co na umowie o pracy, to musimy ich opodatkować tak samo, jak na umowie o pracy. Ja też uważam, że arbitraż podatkowy nie jest dobry. Ja też uważam, że nie jest dobre, że jedni wykonując taką samą pracę płacą inne podatki niż inni, którzy wykonują taką samą pracę i nawet tyle samo zarabiają. Ale równajmy do lepszego. Jakbyśmy tak zapytali ludzi, czy oni chcą być w ZUS, czy w KRUS, to co by ci ludzie wybrali? Wiem, co by wybrali. Nagrywałem jedno z pana spotkań, jeszcze wtedy wyborczych, w Rzeszowie i tam wtedy tłum jednogłośnie odpowiedział KRUS. No właśnie. Ale od razu dopytam. Czy KRUS to na pewno się spina finansowo, czy tam trzeba dolewać skąd indziej? KRUS się nie spina finansowo i ZUS się nie spina finansowo. System emerytalny generalnie rzecz biorąc się nie spina. System emerytalny oparty na opodatkowaniu pracy pokolenia pracującego na rzecz emerytur wypłacanych pokoleniu już niepracującego. Wejdę w słowo, to wszyscy wiemy. Ja ekspertem co prawda od systemów emerytalnych nie jestem, ale czytałem taką krytykę w pana stronę, że to jest czysty populizm. To co pan tutaj mówi z tym KRUS-em i ZUS-em, bo do tego KRUS-u się znacznie, znacznie więcej dopłaca. Dopłaca się z czego? Dopłaca się z podatków płaconych przez ludzi. Do ZUS-u też się dopłaca. Tylko, że część dopłaty do ZUS-u nazywa się refundacją. To jest ta część, która odpływa do OFE, a potem wraca z powrotem do ZUS-u. A część dopłaty do ZUS-u nazywa się pożyczką. No bo jakbyśmy mieli dotację pełnej wysokości, no to wtedy budżet miałby większą dziurę. A tak, minister finansów księguje sobie w swoim budżecie, że on ZUS-owi pożyczył pieniądze. No a pożyczka, wiadomo, w księgowości księgowana jest jako aktywo, bo nam mają oddać. Oczywiście nigdy nie oddadzą, tylko trzeba to będzie umorzyć, ale o to będziemy się martwili przy okazji któregoś tam kolejnego budżetu.
Więc idea, że samozatrudnieni albo ci zatrudnieni nawet na umowę o pracę, którzy zarabiają nam 10 tysięcy złotych, sfinansują nam całą reformę służby zdrowia, jest ideą głupią. Bo tych troszeczkę bogatszych jest garstka, a cała reszta to duża część społeczeństwa, większość, i to można powiedzieć kwalifikowana. Rząd twierdzi, że skorzysta na reformie 90%. No to jakim cudem 10% ma pokryć całą tą korzyść, którą odniesie 90%? Mało tego. Proszę pamiętać, że najbogatsi Polacy nie płacą podatku dochodowego oraz składek ubezpieczeniowych, ani tych zdrowotnych, ani tych emerytalnych w Polsce. Bo przecież są bogaci. Jakby płacili, to by nie byli. Więc to, że są bogaci, jest dowodem, że nie płacą. A poza tym część z nich sama się przecież przyznaje, że są rezydentami podatkowymi za granicą. A to w Monako, a to w Luksemburgu, a to w Liechtensteinie. A to w Londynie, a to w Austrii. Wybiera się taką rezydencję podatkową, która dla podatnika jest najkorzystniejsza. Warunek jest istotny. Musi być człowieka na to stać. Czyli on musi być bogaty. No bo przecież statystyczny Polak nie wybierze sobie rezydencji podatkowej w Szwajcarii. Tylko niestatystyczny może to zrobić. Więc tak naprawdę musimy odjąć tych naprawdę najbogatszych i wtedy się okazuje, że do sfinansowania całej tej reformy zostaje parę procent członków klasy średniej. Czyli niepotrzebnej politykom. Państwu, tak, państwu potrzebnych. Politykom nie. Politycy mogą mieć klientelę wyborczą, a nie niezależnych przedsiębiorców, którzy oczekują od państwa tylko i wyłącznie jednego, żeby im nie szkodziło. Dodajmy jeszcze, że ta klasa średnia taka głupia wcale nie jest i na pewno zacznie się jedna wielka gimnastyka, jak tu uniknąć tych obciążeń podatkowych. No, powodów unikania obciążeń jest dużo. Pierwszym sam ciężar. Jak on jest za duży, to staramy strącić z siebie. Drugi powód to przeznaczenie tego ciężaru. Łatwiej płaci się podatki na rzecz państwa, które się szanuje. Na rzecz państwa, które dba o poziom usług publicznych. W momencie, gdy źle oceniamy rząd, źle oceniamy państwo, dostrzegamy marnotrawstwo, a czasami nawet defraudację, no to tak mało chętnie te swoje pieniądze oddajemy. A skomplikowany system pozwala na unikanie opodatkowania. No bo na przykład mamy nieopodatkowane dywidendy. Czyli zamiast prowadzić działalność gospodarczą, trzeba założyć spółkę. Napchać w koszty tej spółki wszystko, co się da, zapłacić podatek, jak najmniejszy. Połowa spółek nie płaci podatku dochodowego, przecież w ogóle, bo jedzie na stracie. A resztę wyjąć w postaci dywidendy. Co prawda 19%, ale za to bez składki na ubezpieczenie zdrowotne, bez składki emerytalnej. Technik jest wiele i one z całą pewnością będą wykorzystywane. No to skoro te 10% nie udźwignie ciężaru utrzymania tych 90% w tym przypadku, i my to wiemy, to ja podejrzewam, że tam gdzieś w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości też mają kalkulatory i też to wiedzą. Może to taka ściema wyborcza na razie. Może oni tego nie zrealizują. Może to slajdy z PowerPointa i tyle. Nawet jeżeli ktoś tam wie w rządzie, to istnieje obawa, że boi się to głośno powiedzieć. A nawet jeżeli to powie,
to istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że ktoś inny powie, a to tak ma być już. Przecież za czasów Platformy Obywatelskiej było dokładnie tak samo. Jak przedstawiliśmy model finansów publicznych, który nie polegał na obniżeniu globalnie podatków, tylko na obniżeniu niektórych, między innymi opodatkowania pracy. To usłyszeliśmy od ważnych osób, my to policzyliśmy, głupstwo opowiadać, na nieśmiałą sugestię, że może byśmy spotkali się z tymi, którzy to liczyli i sprawdzili metodologię, porównali swoją i ich, niestety nie było odzewu. Myślę, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie poprzedniego rządu, że w tym rządzie jest dokładnie tak samo. Jest ktoś, kto tym najważniejszym mówi, nie, tam myśmy to policzyli, nie ma o czym rozmawiać. Jeżeli chodzi o tę walkę z Nowym Polskim Ładem, to widziałem na Twitterze, że pan szczególnie walczy o te domy bez pozwolenia, śmiejąc się, że to akurat 70 metrów i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego walczy pan akurat o to? Chyba więcej było o tych domkach na Twitterze niż o podatkach. Z bardzo prostego powodu. Kiedyś broniłem Lex Szyszko. No bo od zawsze twierdziłem, że coś jest nie tak w systemie, w którym na mojej własnej działce, za moje własne, już opodatkowane pieniądze, opodatkowane tak, jak chcą ci rządzący, nie mogę zrobić tego, co chcę. Tylko muszę albo paść krowę, albo kartofle ewentualnie posadzić. No, drzewa mogą rosnąć. A żeby postawić domek, to muszę mieć pozwolenie. Mało tego. Jak już im pozwolą łaskawie, żebym nie pasł krowy, tylko wybudował domek, no to muszę wybudować ten domek tak, jak oni chcą. Czy dach ma mieć taki kształt, jak oni chcą, kolor ściany ma być taki, jak oni chcą. To powoduje, że ceny mieszkań w miastach rosną jak szalone. Dlaczego tak jest? Bo popyt na te mieszkanie jest duży. Dlaczego tak jest? Bo podaż jest mała. Dlaczego tak jest? Bo nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Bo w Warszawie 25% gruntów w Warszawie to są grunty rolne. Rolne w Warszawie. W Krakowie prawie 50%. To jest rozwiązanie ze snu pijanego idioty. Pomysły zgłaszane przez nas wiele lat temu, żeby gminy miały 2 lata maksimum na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego, niestety nie zostały podchwycone. No bo się nie da. Ja twierdzę, żeby się dało. Bo jakby ryzyko było takie, że jak nie uchwalą tych planów, to sobie właściciele będą budowali co chcą, byłoby na tyle duże, że oni uchwaliliby te plany. Mało tego, to nie jest koniec problemów. Na tym rozwiązaniu korzystają miejscy deweloperzy, windujący ceny w nieskończoność. Więc myślę sobie tak, jak ktoś ma działkę pod Warszawą i dzieci, które dorosły, to niech oni mają wybór, czy mogą sobie gruchnąć taki domek, tak jak chcą na tej działce, żeby może nie przyszło im do głowy przeprowadzać się do tej Warszawy. Ludzie powinni suwerennie decydować o jak największym zakresie swoich życiowych spraw. Tak samo było z tym drzewem za Szyszko. Proszę pamiętać. Komuś po wojnie zabrali nieruchomość.
Jakimś cudem się stało, że nie zdążyli jej ukraść w ramach procesu reprywatyzacji, tylko rzeczywiście spadkobiercy prawdziwego właściciela po latach nieruchomość odzyskali. No ale tam po wojnie wyrosła samosiejka. No i ona ma dzisiaj tyle lat, że jej wyciąć już nie sposób. A stoi na środku nieruchomości. Ktoś jest właścicielem działki. W planie jest napisane, że ona jest budowlana. No ale on nie może nic na niej wybudować tak, jakby chciał, bo stoi na niej drzewo. No może próbować ewentualnie jakoś to drzewo obejść, no ale wtedy wejdzie w ostrą granicę drugiej działki i tego mu zrobić nie wolno. Szyszko pozwolił ściąć takie drzewo. No i Jarosław Kaczyński ogłosił światu, że tu jakieś wredne siły lobbystyczne za tym stały. I co się stało? U mnie na wsi właściciele działek, na których rosły drzewa, jak już usłyszeli, że będzie powrót starych regulacji, to przyjechali i wycięli wszystkie. Gdyby Jarosław Kaczyński nie zrezygnował z tego dobrego prawa, to oni by tych drzew nie wycięli. One tam by sobie jeszcze rosły, tlen by produkowały, wycięliby wtedy, jakby potrzebowali. No bo dopóki nie potrzebują, to by nie wycinali. Myślenie polityczne jest myśleniem magicznym. Niestety nieskutecznym. Takie myślenie magiczne nie bierze pod uwagę tego, co ludzie myślą, jakie ludzie mają potrzeby i co ludzie mogą zrobić w takiej sytuacji. No bo jak ktoś ma drzewo rosnące na środku działki w Warszawie, to ma problem. Ludzie na wsi nie mają takiego problemu. Ludzie na wsi generalnie mają szczęścia dużo. Bo tam przeważnie jest tak, że jak ktoś potrzebuje coś zrobić, to czeka na burzę. Tak? Modli się za żarcie i najczęściej w czasie takiej burzy to drzewo się łamie. Przyjeżdża ochotnicza straż pożarna i za pół litra zabiera niepotrzebne... Nie drzewo, nie, nie. Drzewo zostawia, zabiera konar. Więc taki system. System, w którym nadopiekuńczy urzędnicy o wszystkim mają decydować, jest systemem złym. Jego da się obejść. Tylko proszę zwrócić uwagę, ile energii my musimy zużyć na obchodzenie głupich przepisów. To ma tylko 24 godziny. Jak my byśmy mogli, poza przeznaczeniem 8 godzin na sen, no i jeszcze paru na inne przyjemności, całą resztę przeznaczyć na użyteczną dla nas pracę, a nie na zaspokajanie widzimisiów urzędników, no to byśmy mogli być jak zamieszka, krajem mlekiem i miodem płynącym. A dlaczego nie jesteśmy? Bo nie mamy mieszka. Mamy to, co mamy. Tak, ja dodam jeszcze taką tutaj historię. Myślę, że jestem w stanie przelicytować w tej głupocie urzędników te historie, o których pan tutaj opowiada. Otóż będąc na Majorce usłyszałem, od razu zaznaczam, że to jest do sprawdzenia, tak mi po prostu powiedziano, że uwaga, koszt pozwolenia na basen przy domu był bardzo wysoki. Okazało się, że lepiej zbudować basen na dziko, i to zalegalizować karą, płacąc karę. I to jest tańsze niż to pozwolenie. I tak, taki model się upowszechnił. Każdy budował na dziko i legalizował. Urzędnicy zareagowali takim prawem, że teraz nie dość, że płacimy karę, to trzeba basen zburzyć. I to jest zupełnie na poważnie. Burzy się gotowe baseny. To chyba Keynesowi by się spodobało. No z całą pewnością. No bo... Skoro wybudowaliśmy, to nam wzrosło PKB. Burzenie to w sumie też burzyli, proces. To też będzie nam rosło PKB. Oczywiście w tym modelu keynesistowskim. Że to jest model głupi, to jest zupełnie co innego.
i on się znowu nie sprawdza. Już był taki moment, kiedy on się nie sprawdził. Tak? Keynes zakładał, że jak będzie rosła inflacja, to będzie malało bezrobocie. No bo te inwestycje, nawet kosztem inflacji, mają pobudzić gospodarkę i zapobiegać bezrobociu. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych w 1978 roku krzywa Phillipsa, która pokazywała tę zależność, wzięła się i załamała. Wzrosła i inflacja, i bezrobocie. I potem o tym zapomniano. Keynes znowu wrócił do łask, no ale w ubiegłym tygodniu informacja, że nie ma nic w zasadzie, że wszystko drożeje, że trudno o ludzi do pracy, o towary, o surowce. Inflacja rośnie na całym świecie. To jak to jest? Skoro mamy taki popyt, to dlaczego nie ma jeszcze podaży? Może to jednak trzeba wrócić do myślenia w cudzysłowie austriackiego, czy smithowskiego, manchesterskiego, tak? Że to nie jest tak, że popyt jest ważniejszy, tylko że podaż jest ważniejsza. I bardzo chętnie o to dopytam, łącząc to z wątkiem tych domków, ponieważ znajomy ma rodzinę, musi wynajmować, chce zbudować dom i ma naprawdę bardzo duży problem, bo wszystko teraz drożeje, wszystkie materiały budowlane. Co ma robić? Ile to jeszcze potrwa? Jak to rozumieć? Żebym ja wiedział, ale takie pytanie zadawano mi w 2007 roku. Ja wtedy na nie odpowiadałem w następujący sposób. To nie może rosnąć w nieskończoność. To musi kiedyś się załamać. Ale ja nie wiem kiedy. To, że tym razem będzie tak samo, jest pewne jak amen w pacierzu. Tylko znowu, nie wiem kiedy. Czy to jest jeszcze rok boomu, czy dwa lata? Nie wiem. Natomiast z całą pewnością nie da się przy pomocy dodrukowanych pieniędzy ożywiać ciągle gospodarki. To słowo dodrukowanych. Ja wiem, że dzisiaj już niewiele drukuję, ale to słowo jednak dobrze oddaje proces pojawienia się w obrocie pieniędzy nie mających pokrycia wartości pracy, towarów i usług. A tych pieniędzy jest w brud. Proszę zwrócić uwagę, że w Stanach coraz częściej banki oddają pieniądze Fedowi, bo nie mają co z nimi zrobić. Tylko teraz pytanie o banki. Czy naprawdę nie ma co robić z tymi pieniędzmi? Pomysłów różnych inwestycyjnych jest sporo. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że ci, którzy dostali te pieniądze za darmo z tej fedowskiej czy ebecowskiej z Europejskiego Banku Centralnego maszynki. NBP-owskiej też. Albo w Polsce NBP-owskiej. Wolą oddać mniej, niż zaryzykować, że stracą więcej. Choć jeszcze raz, te pieniądze mają za darmo. Zupełnie inaczej niż było kiedyś. Kiedyś ryzykowało się własnym majątkiem, z trudem wypracowanym. Dzisiaj banki, bankowcy, przez niektórych nazywani banksterami, nie ryzykują żadnych swoich pieniędzy. No, może ewentualnie ryzykują przyszłe premie i ryzykują przyszłe pensje, bo może jak będą źle inwestowali, to ich wyrzucą. To po co używać mechanizmów rynkowych? Dawać kredyt jakiemuś prywacierzowi, no nie wiadomo co. Jeżeli już, no to daje się kolosom. Wracając do samego początku, Nowy Ład. Te kolosy będą korzystały na finansowaniu z Nowego Ładu, natomiast klasa średnia będzie bulić wyższą składkę, na razie tą zdrowotną, a potem wyższe podatki. Takie życie. Mówi pan tutaj, że kryzys jest
pewny jak amen w pacierzu, nie wiadomo tylko kiedy. Myślę, że społeczeństwo już to rozumie, że mamy... Nie. No myślę, że rozumie, że mamy czasy lepsze, czasy gorsze, czasy lepsze, czasy gorsze. Tyle, że wydaje mi się, że teraz większość myśli, że no to właśnie było to gorsze, 2020 rok. No pewnie kiedyś przyjdzie kryzys, no tam 2030, 32, 35. Ale kryzys już był, więc teraz mamy czasy koniunktury. To takie proste, czy nie do końca? Cykle koniunkturalne nie zmieniają się z dnia na dzień, czy z miesiąca na miesiąc. Tak. One trwają latami. Ten obecny, który zaczął się tak koło 2015 roku, został mocno przyhamowany przez pandemię, no ale pandemia była usprawiedliwieniem, które pozwoliło zalać świat pieniędzmi. Tylko z zalewaniem świata pieniędzmi jest troszeczkę tak, jak z gaszeniem ognia przy pomocy papieru. Zwróćcie uwagę, jak się pali ognisko, a my tam rzucimy dużo tego papieru, to ono przygaśnie. Ale nie wygaśnie. I jak ta iskierka strzeli na tym papierze, to dopiero będzie płonąć. Więc ryzykownie postępujemy dzisiaj, z całą pewnością ryzykownie. Kiedy będziemy mieli z tym duży problem, to tak jak w 2007 roku, dzisiaj nie potrafię powiedzieć kiedy, ale na pewno będzie. Ale prędzej czy później? To zależy, co to znaczy prędzej czy później. Tak? Wiem, że się nie da odpowiedzieć, więc tak tylko szeroko. Prędzej czy później? Umiarkowanie. Umiarkowanie. Jeszcze jeden bardzo interesujący wątek, bo pan zwraca od lat uwagę na to, że progresja podatkowa może i powoduje generalnie większą równość w płacach, ale niekoniecznie w majątku. I czy ten nowy ład nie jest kolejnym krokiem do zabetonowania nierówności majątkowych w Polsce? No oczywiście, że nowy ład powoduje, że ludziom będzie się trudniej bogacić. I trudniej biednieć tym bogatym. Natomiast ci, którzy już są bogaci, na przykład jak pan premier Morawiecki, no to specjalnie nie stracą. Tak jest na całym świecie. Proszę zwrócić uwagę, Warren Buffett mówi, że to jest niesprawiedliwe, że on płaci mniejszy podatek od jego sekretarki. No ale co mu zabrania te pieniądze, które wyjmuje w postaci dywidendy, wyjąć w postaci wynagrodzenia na pracę? Wtedy zapłaciłby większy, tak? Hipokryzja, czysta hipokryzja. A uzasadnienie jest jedno, tak? Ja już jestem bogaty. Wyobraźmy sobie, że mam miliard. Aczkolwiek Warren Buffett czy inni mają tych miliardów znacznie więcej. Więc jak nawet zapłacę 75%, jak chcę pikety, od kolejnych 100 milionów, to wolniej będę się bogacił. Ale ja przez tymi pieniędzmi tak już nie mam co zrobić. Natomiast jak ktoś jeszcze nie ma tych pieniędzy i zarobi pierwsze 100 milionów, i będzie musiał od nich zapłacić 75%, to on do tego miliarda nigdy nie dojdzie. Nigdy. Więc struktura społeczna zostanie utrwalona. Piketty mówi tak, trzeba wprowadzić też podatek majątkowy. No ale jak wprowadzimy podatek majątkowy, to ci, którzy będą mieli go ponosić, będą go ponosili z tego, co im zostanie po opodatkowaniu bieżących dochodów. Nawet jak je opodatkujemy w wysokości 75%. Więc ich majątek topniał nie będzie. Natomiast tym innym nie będzie go przybywało. Dokładnie ten sam mechanizm. Wysokie podatki, progresywne podatki nie przeszkadzają najbogatszym. One przeszkadzają głównie klasie średniej. Ta sekretarka Buffetta to wspaniała kobieta musi być, że
Buffett tak się troszczy o to, żeby państwo jej chciało pomóc. Ja na sam koniec zapytam jeszcze, czy właściwie poproszę jakieś takie pozytywne słowo, bo narzekamy parę tygodni temu, narzekaliśmy w naszej rozmowie parę miesięcy temu, narzekaliśmy, przerabialiśmy takie wręcz poważne, ideologiczne niemal tematy, jak to trudne czasy tam tworzą silnych ludzi i tak dalej, że my już właściwie jesteśmy na równi pochyłej, więc teraz proszę o optymizm na najbliższe miesiące. Będzie dobrze. Musi być. Na czym polega piękno? Że my nie mamy wyjścia. Przedsiębiorcy, klasa średnia. Przeżyliśmy komunę. Przeżyjemy postkomunę. Tą postkomunę gospodarczą, no bo nie ukrywajmy. To jest postkomuna gospodarcza. Zwiększenie sektora publicznego. Zwiększenie zakresu uprawnień ekonomicznych spółek Skarbu Państwa. Dzisiaj większość zamówień publicznych zależy od zamówień składanych przez spółki Skarbu Państwa albo przez sektor publiczny w ogóle. Więc ci przedsiębiorcy generalnie rzecz biorąc muszą się troszczyć o to, żeby mieć dobre układy, żeby ich jakiś handlarz maseczkami albo mający poświadczenie ABW, handlarz respiratorami, nie wyrzucił z interesu, który próbują w jakiś sposób zrobić. I ci ludzie, ci przedsiębiorcy są coraz bardziej spolegliwi w stosunku do rządu. No ale są też tacy, którzy są niespolegliwi i którzy dawali sobie radę za Jaruzelskiego, za Gierka, za Gomułki. I będą dawali sobie tę radę w dalszym ciągu. Dlaczego? Bo nie mają wyjść. Nie mają wyjść. Bo oni prowadzą działalność gospodarczą po to, żeby móc się utrzymywać. Tak na bieżąco. Na pewno coś wymyślą, bo my jesteśmy bardzo kreatywni. Podsumowując, drodzy widzowie, nie martwcie się, będzie dobrze, a najlepiej to w ogóle będzie, jeżeli będziecie subskrybować nasz kanał i śledzić nasze materiały na bieżąco. Nie martwcie się, zróbcie sobie taki wykres. Tu jest zbiór rzeczy ważnych, tutaj jest zbiór rzeczy, na które mamy wpływ. Te zbiory się w pewnej części nachodzą. Koncentrujcie się na tym, co jest ważne i na co macie wpływ. Jak nie macie na coś wpływu, dajcie sobie spokój, nawet jak to jest ważne. A jak jest nieważne, to dajcie sobie spokój, nawet jak macie na to wpływ. Powiew optymizmu na koniec, za który dziękujemy, a ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję.